Bo dzisiaj to tak nie wiadomo, bo mógłby być jednocześnie odcinek dla hodowców rolników albo dla jubilerów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku jednym słowem. Tak jakoś nam się to robi tutaj w tej naszej nowej edycji, że takie nam trylogie powstają, nie wiem, czy zauważyliście. W zeszłym tygodniu była trylogia i w tym tygodniu też chyba będzie trylogia. Dlatego, że był pierwszy odcinek o synu marnotrawnym w poniedziałek, o jego rozrzutności, tudzież innym tłumaczeniu tego słowa. Zostajemy dalej w tej przypowieści i zobaczymy sobie jeszcze jedno słówko bardzo ciekawe. Mianowicie słówko, które brzmi kration po grecku, czyli po naszemu strong. Chodzi o te rzeczy, które on tam jadł. Jak pamiętacie, on kiedyś się tam wylądował w tym chlewie, kiedy się całkowicie zeszmacił, to takim wyrazem jego totalnego zeszmacenia było to, że był strasznie głodny i próbował jeść to, co dają świniom, czyli te strąki. No i mu nie dawali tych strąków, czyli mówiąc krótko, po prostu jest traktowany gorzej niż świnia. Moi drodzy, poszukałem sobie tego słowa strong. To jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że słowo występuje tylko jeden raz w całej Ewangelii. Nigdzie się już nie pojawia, czyli to jest bardzo wyjątkowe słowo. Słowo, które Bóg jedyny raz wypowiedział w swoim Słowie Bożym, więc oznacza pewną bardzo szczególną łaskę. Co to jest ten strong? Mówią ci cali tam, no, rolniko-archeolodzy, czyli ci, którzy znają się tam na rolnictwie tamtego czasu, że chodzi prawdopodobnie o taką roślinę, która się nazywa szarańczyn strąkowy. Dlatego, że to była w tamtym czasie i w tamtym rejonie śródziemnomorskim najbardziej popularna wtedy roślina pastewna, właśnie którymi żywiono zwierzęta. To była też roślina ludzi najuboższych, dlatego że ona jest dosyć słodka i można z niej wyprodukować coś na kształt cukru. I w takim sensie ludzie ubodzy, bardzo ubodzy, stosowali to jako zamiennik cukru po prostu. No, żenada w ogóle totalna, bo to w ogóle słodkie nie jest, ale no, miało udawać cukier. Więc mówiąc krótko, ten chłop po prostu schodzi na samo dno. Jest jeszcze tylko taka ciekawostka może, ja wiem, że to nie jest jeszcze 5 minutek, ale taka ciekawostka słowna. Czasem się nazywa te strąki, ten w sensie ten szarańczyn strąkowy, chlebkiem świętojańskim. Taka jest polska nazwa. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że chodzi o Jana Chrzciciela. Jak pamiętacie, Jan Chrzciciel jadł szarańcze. I tamto słowo szarańcza po grecku jest bardzo podobne do tego słowa. Niektórzy mówią, że on się nie żywił robalami, chociaż rzeczywiście w tamtym czasie niektórzy się żywili robalami, tylko on się właśnie żywił tymi strąkami, czyli tą taką żywnością najuboższych ludzi. Dlatego świętojański chleb od świętego Jana Chrzciciela. Ale, żeby nie było o ciekawostkach, chociaż to w sumie też będzie ciekawostka. Dlaczego to słowo jest takie wyjątkowe? Skoro nie można go porównać do innych rzeczy w Biblii, to poszukajmy czegoś samego w tym słowie. Otóż, moi drodzy, słowo, które znacie z zupełnie innej dziedziny, dlatego mówiłem, że to może być odcinek dla jubilerów również, nie tylko dla tych rolników. Słowo karat. Wiecie, że złoto się na przykład mierzy tak w karatach. To oznacza pewnego rodzaju czystość złota, że tak powiem, ilość złota w złocie i tak dalej. Karat to są też rzeczy od kamieni szlachetnych i tak dalej. Czyli to jest miara, że tak powiem, wyjątkowości czegoś, tak? Drogocenności czegoś. To słowo karat wzięło się dokładnie z tego słowa. Dlatego, że w starożytności używano tych ziarenek, tych strąków, one wszystkie były podobno takiego samego kształtu i miały taką samą wagę, około 200 mg. I stosowano to do po prostu ważenia złota i kamieni. Właśnie te ziarenka strąków, w sensie szarańczyna strąkowego. Czyli zobaczcie, oczywiście przez pewną przenośnię tylko. Najuboższa, najpodlejsza, absolutnie najbardziej żenująca żywność świata stała się miarą najbardziej drogocennych kamieni złota, czegoś, co jest symbolem bogactwa, dostojności, takiego no, zamożności, piękna i tak dalej. Co z tym zrobić? No myślę, że bardzo proste. Masz w życiu takie momenty, które są po prostu żarciem strąków. Masz takie swoje cechy, masz takie sytuacje, masz takie twoje miejsca życiowe, gdzie jesteś totalnie żenujący, ubogi, beznadziejny, jak w chlewie, nie dają ci nawet strąków. Pan Bóg mówi, ja z tego potrafię zrobić złoto. I to złoto o najwyższym po prostu możliwym karacie, jeśli tak można powiedzieć. Ja z tego karatu strąkowego mogę zrobić karat diamentowy, mogę zrobić karat złoty. To jest trudna sprawa, uwierzyć, że tam, gdzie jest beznadziejnie, może być z tego dobro. Ja wiem, że mówiłem o tym już prawdopodobnie jakieś 8 gazylionów razy i będę o tym gadał do końca życia, bo to jest najważniejsza myśl mojego życia. Tam, gdzie są te wszystkie beznadziejne sprawy, Pan Bóg właśnie szlifuje złoto. Pan Bóg właśnie szlifuje drogie kamienie. Zadanie na dzisiaj, uwierz w to.
spójrz na te wszystkie swoje beznadzieje, na te wszystkie swoje strąki chlewne. Tam Pan Bóg szlifuje złoto. Amen. W końcu któregoś dnia, po takim czajeniu się i obserwowaniu, jeden ze strażników podszedł do rabiego Isaaca i zapytał: co ty tu robisz? Dlaczego tak ciągle tu chodzisz? I oni zrobili taką maszynę, nazywała się bardzo oryginalnie, nazywała się Remington numer 1, która stała się potem prototypem wszystkich maszyn do pisania, gdzie właśnie była ta klawiatura kuwerty. Skąd się to wzięło?